Czytając dzisiejszy fragment z Księgi Jonasza, proroka Jonasza, przypomniałem sobie, że miałem kiedyś okazję naśladować tego proroka w chodzeniu dookoła miasta. Mieliśmy taką okazję, że z promu mogliśmy zejść na ląd i mieliśmy gdzieś 6 godzin na zwiedzanie Rodos, właściwie dokładnie mówiąc samego miasta, zwłaszcza starej części, które zachowało swoje mury do dzisiaj długości około 4, może ponad 4 kilometry. Wybraliśmy się, żeby po prostu z murów zorientować się, gdzie można byłoby zejść, co zobaczyć, bo spadło to na nas tak jakoś nagle. 4 kilometry zrobiliśmy tak w godzinę z kawałkiem. To miasto to centrum joannitów, zakonu, który powstał w Ziemi Świętej, który zasłużył się w utrzymaniu tej Ziemi Świętej przez troskę nad chorymi. Właściwie miasto zostało zdobyte po kilku wiekach tego bycia tą siedzibą tych joannitów przez Sulejmana Wspaniałego. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj słyszymy, że Jonasz ma obejść ogromne miasto Niniwę. Miarą tej wielkości tego miasta jest to, że go można obejść przez 3 dni. Powtarzam, myśmy te 4 kilometry może z kawałkiem obchodzili dość spokojnie, godzina z kawałkiem. Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie, jak wielka była ta Niniwa i że on miał przez 3 dni obchodzić to miasto i wzywać do pokuty, to lekko licząc, gdyby robił 40, może 50 kilometrów w ciągu dnia, to musiałby zrobić obwód 120, może 150 kilometrów. Taki potężny obwód mury tego miasta powinny być. Mówię tak dlatego, że od starożytności w różnych kręgach kulturowych właśnie w taki sposób się dawało ziemię pod miasto, albo też dawało się ziemię dla kogoś, kto był lennikiem, kto był poddanym, kto był zwycięskim wodzem. Zaoraj w ciągu dnia tyle, ile potrafisz i to będzie twoje dookoła. Kiedy czytamy ten fragment, to domyślamy się, że w tym tekście dzisiejszym idzie o to, żeby pokazać potęgę tej pokuty, do której wzywa i którą podejmuje Niniwa. Potęgę. Pierwsza rzecz to jest to, że tyle miałby obejść kilometrów, żeby wzywać to miasto do pokuty. Ale dowiadujemy się, że wystarczyło tylko 1/3 tego zrobić i można było zobaczyć owoce tego wzywania, bo miasto zaczęło pokutę. I widać wyraźnie także co chwilę takie przesady, takie wyolbrzymianie, taką totalność tej pokuty. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Co robią mieszkańcy, gdy uwierzyli? Ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Wszyscy. Taki jest sposób pisania na Bliskim Wschodzie, że określa się skrajne dane od najmłodszego do najstarszego. Dalej doszła ta sprawa do króla Niniwy, a więc wszystkie warstwy także się przejęły, łącznie z królem. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przeoblekł się w wór i usiadł na popiele. To wyrazy tego, że nawet władca w taki sposób podejmuje pokutę. Powtarzam, strój ma ogromne znaczenie. To znaczy, że król rzeczywiście zdejmuje oznaki władzy, a przyjmuje strój taki, który jest oznaką pokuty. Oblógł się w wór, usiadł na popiele. Ogłoszono z rozkazu króla i jego dostojników w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech się przyowleką w wory. Niech żarliwie wołają do Boga.
Zobaczmy, kto by dzisiaj spróbował zmuszać psa do pokuty, kota do pokuty. Kto by próbował szyć dla psa jakieś ubranko, tak to nazwijmy, pokutne. Ten tekst pokazuje, jak bardzo ta pokuta ma ogarnąć wszystkie istoty żywe. Cały świat w tym mieście. Wszystko, co stanowi też, byśmy powiedzieli, tą sferę życia mieszkańców. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje się Bóg. Odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Ten tekst jest czytany wciąż na początku Wielkiego Postu, aby nam przypomnieć to, że pokuta jest takim aktem działania człowieka, który powinien być totalny, który powinien także wyrażać się na zewnątrz, jak bardzo nam zależy na tym, aby podjąć te czyny pokutne, ale przede wszystkim wewnętrzną pokutę. W przeszłości, kiedy Kościół bardzo surowo nauczał o pokucie, były takie zwyczaje, że na początku Wielkiego Postu myło się naczynia, żeby nawet resztka tłuszczu nie została na patelni czy w garnku. Tak bardzo. Przestrzegano także tego, że nie używało się przez cały Wielki Post tłuszczu. Na naszym terenie, dokładnie mówiąc, przynajmniej na terenie Śląska Cieszyńskiego, zachował się zwyczaj pogrzeb basów. Może słyszeliśmy o nim. We wtorek, przed Środą Popielcową, jest coś, co jest folklorem trochę, coś jest zwyczajem, coś jest także uwyraźnieniem tego, że oto zaczyna się nowy okres w życiu, w liturgii, w Kościele. Dlatego też jest Eucharystia, jest zasłonięcie krzyża, właściwie całego ołtarza. Wreszcie jest zabawa, ostatnia przed Wielkim Postem, i jest symboliczny pogrzeb basów. Wyjmuje się struny i kołeczki, na które się napina struny. Chowa się to i przykrywa się czarnym kirem basy, a więc instrument jakiś dominujący albo też symbolizujący całą orkiestrę. Przykrywa się i pozostawia aż do zmartwychwstania Chrystusa. Niech te zwyczaje, niech to wezwanie, które pozostaje wciąż i czytane jest od starożytności i przez Żydów i przez chrześcijan, do tego, ażeby na serio traktować pokutę, przede wszystkim tą wewnętrzną. Niech to nam pomoże w przeżywaniu kolejnych dni tego Wielkiego Postu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bóg niech będą dziękuję.